Cześć łowcy, mamy dzisiaj dla was kolejne zestawienie kilku paranormalnych nagrań z internetu. Przyjrzymy się najciekawszym i spróbujemy wspólnie ocenić, które z nich mogą być prawdziwe, a które można między bajki włożyć. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi ocenami nagrań. Zaczynamy. Pierwsze nagranie pochodzi z kanału Signs and Signals, grupy mężczyzn, których nagranie z domu wiedźmy oglądaliśmy wspólnie na jednym ze streamów. Tym razem wybrali się oni do domu, który w swoim filmie nazwali domem, który puka. Podczas pierwszej wizyty znaleźli tajemnicze pudełko, które postanowili otworzyć. Co wydarzyło się potem? Zobaczcie sami. Dude, goddamn, what the f, dude? Dale. Come on now. Hey, yo. Here. Dude, shine it in here. What's that, dude? Mężczyźni wybiegli z domu, zabierając ze sobą tajemniczą skrzynkę. Po jakimś czasie postanowili do niego wrócić, za namową widzów, którzy podpowiadali, żeby odłożyć skrzynkę tam, gdzie ją znaleźli. Po ponownym wejściu do domu zauważyli kolejny przedmiot, który wydał im się podejrzany, a którego, jak twierdzą, nie widzieli tam poprzednim razem. This wasn't here last time. I mean, it looks, yeah, I would have noticed that. That looks really cool. Like, I would have noticed that. It looks like it's broken though. Pozytywka z wizerunkiem konia. Postanowili wrócić do pomieszczenia głównego i rozpocząć komunikację za pomocą aplikacji w telefonie. Co raczej pozostawimy bez komentarza. Zobaczcie jednak, co wydarzyło się później. Did it whisper no for a second? I think it did. Yo, hey. Stop the lights. Yo, stop, is that? Stop the lights. Yo. The f is that? Dale. Is that up? That ain't upstairs. That's back there. Listen. It is. Dude, it's back like here. It's the creepiest thing I've ever heard. Hello? Dale, you ain't f***ing with me, are you? No. I got the knife. I swear to God, if you're f***ing with me. I got the knife. Just let me get it. Pozytywka zaczęła przygrywać melodię, więc poszukiwacze postanowili to sprawdzić. Jak się okazało, przedmiot zmienił swoje położenie. Ale to jeszcze nie wszystko. W całym tym zamieszaniu, które miało miejsce, eksploratorzy nie zauważyli czegoś bardzo niepokojącego. Za plecami jednego z nich, w głąb pomieszczenia, zarysowała się tajemnicza, czarna postać, którą najwidoczniej dostrzegli dopiero podczas montażu materiału. Nasuwa nam się tylko jedna myśl. Istnieją na świecie grupy, które odwiedzają liczne nawiedzone miejsca i często nie znajdują nic. Są też takie, u których zjawiska paranormalne występują w niemal każdym odcinku. Czy można uznać je za prawdziwe? Czy może jesteśmy świadkami nowego trendu filmów, które mają wywołać w oglądających przerażenie? Czekamy na wasze opinie w komentarzach.
TV Twix to grupa eksploratorów z czeskiego kanału, zajmująca się odwiedzaniem miejsc opuszczonych i rzekomo nawiedzonych. W ramach kolejnego materiału udali się do opuszczonego szpitala psychiatrycznego gdzieś we Włoszech. W trakcie eksploracji działo się niewiele. Natomiast gdy grupa postanowiła zostawić kamery w kilku pomieszczeniach, przedmioty same zaczęły się poruszać. To była rana, tam zezerował do kamery. Jeden z wózków inwalidzkich poruszył się, najpierw delikatnie uderzając od drzwi. Chwilę później przejechał dobre kilkadziesiąt centymetrów w różnych kierunkach. Czy mogło to być sprytne zastosowanie żyłki? Czy mamy do czynienia z mocnym oddziaływaniem paranormalnym? Jeżeli dostrzegliście coś nietypowego na nagraniu, dajcie znać w komentarzach. Kanał Franco TV już zapewne bardzo dobrze znacie, a jeśli nie, to posłuchajcie. Franco to eksplorator ze Stanów Zjednoczonych i jeden z kolejnych twórców, u których na prawie, jeśli nie co każdym filmie, dzieją się niestworzone rzeczy. Po raz kolejny wybrał się do nawiedzonego cmentarza, który odwiedził już kilkukrotnie. Tym razem udało mu się zarejestrować coś, co na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać przerażające. Zobaczcie sami. ¿Alguien estás aquí? ¿Tú puedes decirme tu nombre? What the hell was that? W pewnym momencie kamera rejestruje przemieszczającą się wzdłuż cmentarza czarną postać, co jak widać zauważa nawet sam autor. Postać dosyć szybko przemieszcza się z jednego końca do drugiego, po czym znika bez śladu. Mógł to być oczywiście cień osoby przechadzającej się po cmentarzu, której Franco nie zauważył. My sądzimy jednak, że to efekt dołożony w postprodukcji. Dlaczego tak uważamy? Franco sam siebie określa jako twórca filmowy i stara się, żeby jego filmy były na tyle rozrywkowe, na ile to możliwe. Co daje do myślenia, że Franco uderza w content pokroju Dark Ghost i sam sprawia, że jego filmy stają się podkoloryzowane. Jaka jest wasza opinia? Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich zestawień. A jeżeli macie dla nas ciekawe nagrania, piszcie na maila bądź na Facebooka w wiadomości prywatnej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.